Na pewno znacie sylwetkę tego kota, jeżeli widzieliście lub czytaliście mangę od wydawnictwa Łaneko. Czyż ta sylwetka nie przypomina Wam właśnie Michaela? Tak, założyciele wydawnictwa to kociarze, więc nie dziwi logo i nazwa wydawnictwa. Manga Cześć Michael była pierwszą mangą wydaną przez Łaneko. Były to wtedy małe, cieniutkie książeczki. I wreszcie, po ponad 20 latach doczekaliśmy się pierwszego tomu pięknego, ekskluzywnego wydania mangi Cześć Michael. Nie dajcie się jednak zwieść uroczemu kotkowi, te opowiadania wcale nie są dla dzieci. Ale po kolei. Manga składa się z wielu historyjek powiązanych ze sobą przede wszystkim postacią kota. Michaelem zajmują się różne osoby, od członka jakuzy po zwykłe małżeństwo. A jakież to przygody czekają na naszego kota? A wszelakie. Od polowania na muchę, po udział w filmie dla dorosłych. Nasz kot będzie walczył też z kocillą, będzie walczył z koturami o względy kotek, a także będzie związki z pewną kotką konsumował, czego efektem będzie spora ilość kociąt. Tak więc w mandze kotków nie zabraknie. Manga jest przeznaczona dla kociarzy i tych wszystkich, którzy kochają futrzaki. Spodoba się także wszystkim lubiącym komedię. Jednak nie jest to tytuł dla dzieci, więc nie dawajcie go młodszemu rodzeństwu do poczytania na zasadzie o, jest kotek, to się nadaje dla dziecka. Manga moim zdaniem nadaje się tak od 16 roku życia. Wydanie jest prześliczne. Manga ma twardą oprawę, obwolutę, a pod nią czeka na nas kot. Manga ma sporo kolorowych stron, a nawet zakładkę w pomarańczowym kolorze. Manga wygląda super i jeśli jesteś fanem tej mangi, to nie ma nawet co się zastanawiać i porównywać jej ze starym wydaniem, które jest bardzo biedne w porównaniu do jakichkolwiek mang wydawanych obecnie. Co do kreski, to jest to, no cóż, stara kreska, ale jest całkiem ładna. No i jest tu sporo kotów, to tak na plus. Tak więc jeśli macie hopla na punkcie kotów i do tego co najmniej 15-16 lat, to mogę Wam tą mangę polecić. Dziękuję Łaneko za przesłanie mangi do recenzji. A Wy znacie Michaela? Mieliście kiedyś stare wydanie? Co sądzicie o nowym, wypasionym wydaniu tej mangi? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!